W tym filmie postaramy się przyjrzeć wszelkim możliwym sposobom przesuwania punktów, albo raczej opisywania przesunięć. I poćwiczymy też trochę przesunięcia na przykładach, w układzie współrzędnych. Na przykład mamy takie zadanie. Narysuj obraz punktu P w przesunięciu o 5 jednostek w lewo i o 3 jednostki w górę. Chciałbym Wam przypomnieć przy okazji, że wiele rzeczy to w matematyce sprawy umowne. I w układzie współrzędnych najczęściej lewo jest w tym kierunku, a góra w tym kierunku. Ale jeżeli oglądacie to zadanie na przykład na tablecie albo na telefonie, tablet albo telefon leży na blacie, a wy siedzicie w parę osób dookoła stołu, albo w dwie osoby naprzeciwko siebie, to kierunki już nie są takie oczywiste. A góry w ogóle może nie być na tym rysunku, bo znajduje się ona nad ekranem, nad powierzchnią stołu, w powietrzu. Ok, umawiamy się, że tu jest góra... Tutaj jest prawo, czyli automatycznie, tutaj jest lewo. No to po kolei. Przesuwamy punkt P o 5 jednostek w lewo: 1, 2, 3, 4, 5 i dodatkowo do tego o 3 jednostki w górę, czyli w dodatnią stronę osi Y. 1, 2, 3. I tutaj znajduje się obraz punktu P w opisanym w tym zadaniu przesunięciu, ale istnieją też inne sposoby opisania takiego przesunięcia. W tekście zadania to przesunięcie opisane jest w sposób dosyć literacki. Potocznym językiem i słowami opisującymi kierunki. W górę, w lewo i tak dalej. Ale matematyka ma swój własny język. I może wygląda on czasem śmiesznie, ale jest w sumie bardzo intuicyjny i bardzo praktyczny. Możemy powiedzieć, że jeżeli mamy pewien punkt o współrzędnych x i y i jeżeli współrzędna x mówi o położeniu tego punktu w kierunku poziomym, czyli w lewo lub w prawo. Umownie poziomym, bo jak tablet leży na stole, to wszystko na ekranie jest poziome. I chcę, żeby w wyniku tego przesunięcia ta współrzędna była mniejsza o 5, zapiszmy to jako x minus 5 przecinek, i z y zróbmy to samo. W wyniku przesunięcia chcemy, żeby współrzędna pionowa, to jest kierunek pionowy, była większa o 3 jednostki. Tak zapisałby to przesunięcie poeta. A tak zapisałby to matematyk. Dowolny punkt o współrzędnych x, y poddajemy przekształceniu takiemu, że jego współrzędna x zmniejsza się o 5, a jego współrzędna y zwiększa się o 3. To oznacza o 5 jednostek w lewo, to oznacza i 3 jednostki w górę. Dla punktu o współrzędnych x, y w tym przekształceniu zmniejszamy jego współrzędną x o 5 i zwiększamy jego współrzędną y o 3. Sprawdźmy na przykładzie punktu P, czy ten sposób oznaczania przesunięć działa wystarczająco dobrze. Współrzędne punktu P to x równe 3 i y równe minus 4. Po kolei, współrzędne x i y to 3 i minus 4. I dla punktu o takich współrzędnych stosujemy przesunięcie, które zmienia współrzędne x równe 3 i y równe minus 4. Także współrzędna x zmniejsza się o 5, a współrzędna y zwiększa się o 3. Zapisaliśmy ten ogólny schemat przekształcenia dla konkretnego przykładu, dla konkretnego punktu p. Zamiast x mamy 3, zamiast y podstawiliśmy minus 4. I jeszcze to wszystko przekształcimy do prostszej postaci: punkt o współrzędnych 3 i minus 4 przekształcamy na punkt o współrzędnych 3 minus 5, czyli minus 2. I minus 4 plus 3, czyli minus 1. A jakie są współrzędne obrazu punktu p, który wcześniej narysowaliśmy? Minus 2 i minus 1. I wszystko się zgadza. Tak może wyglądać zapis przekształcenia geometrycznego, oparty na zmianie współrzędnych dowolnego punktu w układzie współrzędnych, oparty na powiązaniu współrzędnych punktu, który przekształcamy ze współrzędnymi jego obrazu. No i czasem widzimy przekształcenia opisane w ten sposób. Narysuj obraz punktu p i tak dalej tyle jednostek w lewo, tyle w górę albo w dół, a czasem spotkać można taki zapis jak ten, bardziej matematyczny, przy pomocy symboli. Obydwa te zapisy mówią to samo. Weź punkt i w kierunku x przesuń go w lewo o 5, a jego współrzędną y przesuń w górę o 3. Czasami w zadaniach pojawia się tylko pytanie o współrzędne obrazu w takim przesunięciu, a czasami zadanie polega na narysowaniu całej operacji. Tak czy inaczej, bez względu na sposób zapisu, ważna jest idea, która stoi za słowami albo za symbolami matematycznymi. Idea i oczywiście zrozumienie tej idei na podstawie zapisów.